Kleszcz kontra El Sadzonka. Dzień dobry, moje kwiatuszki. Dużo tlenu zrobiłyście dziś w nocy. O, co się z wami dzieje? Przywiozłem 6 małych drzewek. Gdzie mam je posadzić? Więc mówisz, że jest dobry cholesterol i zły cholesterol? Tak, tak. O, prosto w krzaki. Znalazłem, Marty! Marty! Uważaj, druhu! Nie podobają mi się te kolczaste stwory! Co się dzieje z roślinami w tym mieście? Właśnie, wydają się niespokojne. O! O! Jak w filmach! W porządku, kaktusy. O co wam chodzi? Co się dzieje? Mówcie mi całą prawdę. Kleszczu, te rośliny nie mogą mówić. Poza tym to nie tylko one. Coś się dzieje w całym mieście. Hej, hej! Dodajcie trochę więcej cytryny. Pszczółki? Tak, El Sadzonko. Pewnego dnia pomyślałem sobie, wiecie, kogo nienawidzę? Nienawidzisz ludzi. Właśnie ludzi. Działają mi na nerwy. A nie lubię się denerwować. Tak naprawdę to irytują mnie wszystkie zwierzęta. Więcej chlorofilu w siódemce! Kiedy ziemia była jeszcze młoda, rządziły nią rośliny. Zdarzały się oczywiście jakieś pojedyncze zwierzęta, na przykład pszczoły latające z kwiatka na kwiatek. Nie szukały jednak władzy, tylko miłości. A dzisiejsze zwierzęta sprawiają tylko kłopoty. Niszczą nas swymi stopami, skrzydłami i kołami. To potworne! Jedzą nas, ubierają się w nas, palą nas i wyciskają z nas sok. To groteska. Ale już niedługo to się zmieni. Ta substancja ożywiająca uwolni rośliny, które powstaną przeciwko zwierzęcym oprawcom. Pszczółki, teraz nie musimy już ożywiać każdej rośliny po kolei. Za jednym zamachem poruszymy wszystkie rośliny w mieście. Wynająłem bowiem... samolot rozpylający! O, jest i wóz! Nie rozumiem tego, Arturze. Zawsze wierzyłem, że rośliny są dobre. A teraz... zupełnie nie mogę się w tym połapać. To naruszenie twojej przestrzeni powietrznej! Leć za nim szybko! Zwierzęta, wasze dni są policzone! Jedna dawka substancji ożywiającej i milion zylionów dawek wody to przepis na rewolucję! Czemu oni opryskują park? Tam nie ma żadnych upraw. Patrz! Te drzewa zaczynają wariować. Musimy zatrzymać ten samolot.
Już cię tu nie ma, ty niebieska małpa! Nie wiem, kim jesteś, ani o co chodzi, ale rozkazuję ci w tej chwili lądować! Nie! Wynająłem go na cały dzień! Oddaj mi stery, kwiatuszku! Nie wracaj tu! Kleszczu! Nic ci nie jest? Czuję się dziwnie, jak małpka. Chodźmy stąd, szybko! Musimy uciekać! Kleszczu! Ratuj! Ściągnij mnie! Oddaj się mi, małpkę! W parku dzieje się coś złego. To jest zadanie dla... Obywatelskiej piątki! W porządku, drużyno. Meldujemy się. Czworonożny. Kapitan Clay. Człowiek dywan. Janet z dżungli. No i... Łasica. Nasze zadanie ściągnąć tych dwóch na dół. Do dzieła, obywatelska piątko! Do dzieła, do dzieła, piątko! Do dzieła, piątko! Załapię te drzewa klejem pod wysokim ciśnieniem! Niech się skleją! Pocierając dywanem o jakąkolwiek powierzchnię, mogę wytworzyć ogromny ładunek elektryczności. Mam cię! Mam cię! Mam cię! Ale się zgrzałem. Przestańcie! Daj moje pieniądze! Małpka, małpka. Arturze, nic ci nie jest? Co wy tu robicie? Janet, kwiatek. O, dzięki. Wiem tylko, że samolotem lata jakiś stwór. Spryskuje park i wszystko zaczyna wariować. Kleszcz wskoczył na jego pokład, pobili się, potem kleszcz wypadł z samolotu.